przemawia, a trzeciego dnia zmartwychwstawia. Zaznają śmierć, aż może usypa człowiek.
zbawczego, przychodzącego w Królestwie swoim. Jesus nas
czas, to jest pobywać z Golgotą. Tam go ukrzyżowali, a przy nim dwóch innych, po jednej i drugiej stronie, po światłym zaświecące. Piłat kazał wypisać tytuł i umieścić na krzyżu napisany był Jezus z Nazaretu, król Judejczyków. Ten tytuł przeczytał wielu Judejczyków, ponieważ miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, było blisko miasta, a napisany był po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Arcykapłani judejscy powiedzieli Piłatowi: nie każ pisać król Judejczyków, lecz tak. On powiedział: jestem królem Judejczyków. Piłat odrzekł: co napisał, napisałem. Thank you.
List do Filipian. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, w uchwale Boga Ojca. Thank you.
mocą Twojego krzyża. Panie, proszę Cię, abyś to otwierał moje serce. Przekonywał je o tym, że umarłeś za mnie, zanim ja się powróciłem. Ty kochałeś mnie wtedy, kiedy ja jeszcze nie znam i nie kochałem Cię. Ty byłeś gotowy oddać za mnie wszystko, wtedy, kiedy ja jeszcze Ciebie nie znam. Znosiłeś mnie wtedy, nawet kiedy ja sam siebie nienawidziłem. Panie, ja stawiam dzisiaj znak Twojego krzyża na moim sercu, na moich oczach, na moich ustach. Po to, żebym odczuwał Twoją miłość i aby Twoje zbawienie stawało się moim codziennym pokarmem. Po to, aby mówić o tym, jak dobry, jak ważny, jak potężny jesteś. Jak wiele uczyniłeś przez Twój krzyż. Po to, abym mógł też myśleć o tym i rozważać te tajemnice, aby kontemplacja i adoracja krzyża były dla mnie codzienną drogą do Ciebie, codzienną drogą do Ojca. Panie, proszę Cię, dawaj mi teraz być przed Tobą z całą moją kruchością, z całą moją słabością, ze wszystkimi moimi problemami i tam doświadczać się Twojego zbawienia. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, Ty, który poszedłeś na mnie na tym krzyżu. I wiem o tym, że jesteś z tego dumny. I wiem o tym, że jeżeli by było trzeba, to byś jeszcze raz proszę. Bo tak cenny i ważny jestem w Twoich oczach. Bo Ty wiedziałeś, że w ten sposób zwyciężysz mój grzech, który mnie oddali od Ciebie. Bo Ty w ten sposób zbudujesz nowy pomost między mną a Tobą. Bo krzyż Twój stał się moim znakiem. Thank you.
On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa. Wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem. On dźwigał nasze boleści, a myśmy go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na nich łaska zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce. Każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam się dał gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygący miodu. Tak on nie otworzył ust swoich. Sprawiało, że wszyscy ludzie, którzy
przyczynia się każdy Polak, wszelkich istot, które są w całym wszechświecie. Bo wiem, że Twoje imię, które jest tak potężne, które stworzyło świat i podtrzymuje go istnienie, jest także moim imieniem, bo należy do Ciebie, Jezu. Bo przez chrzest mogę nazywać się chrześcijaninem, a to wszystko mam z łaski. Dzięki Twojej miłości, dzięki Twojej dobroci. Panie, zachwyca mnie na ciągle i na nowo. Każdego dnia mojego życia czuję się człowiekiem obdarowanym i tak chcę żyć, bo wszystko, co w moim życiu jest od Ciebie, jest za darmo. Wszystko, co od Ciebie dostaję, jest największym cudem, bo Ty, największy Bóg, pochylasz się do mnie, ku małemu człowiekowi, po to, żeby mnie podnosić, po to, żeby namaszczać mnie Twoim świętym duchem, po to, żeby mógł z Tobą współpracować. Ty do mnie rządzisz, Ty do mnie dyrygujesz, do niczego mnie nie zmuszasz, bo Twoje panowanie jest w moim życiu, jest panowaniem miłości, czymś, co przemienia moje serce, ale także, co jest w stanie przemienić świat. Dlatego, że Ty sam jesteś miłością. Panie, chcę wywyższać Ciebie, miłość wcieloną, miłość osobioną, miłość, która pozwala mi codziennie oddychać, codziennie wstawać z łóżka i przeżywać każdą godzinę największy cud całego świata, bo to jest dzień, który jest odkupiony Twoją miłością. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, tak jak kiedyś byłeś podniesiony i wywyższony na krzyżu ponad świat, tak niech Twój krzyż będzie w moim sercu, w jego centralnym miejscu. Niech będzie najważniejszą rzeczą i najważniejszym doświadczeniem mojego życia. Niech pójście za Tobą, niech współpraca z Twoją łaską będzie moją największą chlubą, chwałą i radością. Panie, z największą miłością i radością chcę po prostu być przy Tobie, bo tyle mam, tyle mogę Ci dać. Mnie całego, moje myśli, moje słowa, moje uczynki, moje sławy i doskonałe serce. Moją miłość, która jest tak często kulawa, ale nic więcej nie mam. A wiem, że to dla Ciebie dar najcenniejszy. Bo dar, który jest szczery i pełni od Twojego kochanego dziecka. Błogosławię Cię, Panie, i dziękuję Ci za to, że mogę nazywać się Twoim synem i Twoją córką. Że Ty jesteś ze mną po wszystkim do mojego życia i aż do końca świata. Pozwól się tej miłości porwać.
wyrwać z lenistwa w poszukiwaniu Chrystusa w swojej codzienności. Pozwól się krzyżowi dziś wyrwać tej miłości, którą on ogłasza, z tego, co niszczy cię, co stało się drogą bez wyjścia.
wreszcie adoracji, spojrzeć na krzyż, na znak naszego zbawienia. Tam szukać skupienia wszystkich swoich pragnień i tam prosić, aby to dobry Bóg uspokajał nasze serce.